Zapytamy mieszkańców naszego regionu, co sądzą o obecnej sytuacji lewicy w Polsce. Szkoda mi ich. Z lewicą to my nic nie mamy do czynienia. Kiepska. Lewicy, no chciałabym, żeby się podniosła, to panu powiem szczerze. O. No ja uważam, że no źle się teraz dzieje. Aż nie chce się to słuchać już. Już tak jest nagłośnione, gdzie przełączę, na jaki program, to tylko... A w ogóle się zaczęła propaganda już typowa w wiadomościach, że już w ogóle ich nie oglądam, chciałam panu powiedzieć. To już brak słów. Na temat polityki się nie wypowiadam, ze względu na to, że szkoda mojego zdrowia. Słaba jest. No bardzo źle, że się połączyli po prostu ze Spalikotem. Błąd, duży błąd. Ale uważam, że po prostu dźwigną się. Bo to, co się dzieje teraz w tym parlamencie, to już... Przedszkolaki. Przedszkolaki lepiej by się zachowali jak oni. A ja lewicy nienawidzę. Nie mieszam się w politykę. Nie interesuje mnie to, nie znam się na tym, więc... Obecna sytuacja jest w bardzo dziwnej sytuacji, jak to by powiedział kabaret Moralnego Niepokoju. No raczej lewa. Raczej taka. No lewica się zdołowała tak, że sama chyba przez swoje działania, przez swoje zapatrywania. Zresztą ja mówię, wszystkie, jakie by nie było ugrupowanie, które jest za długo u władzy, odnoszę się to chyba też nawet do, niekoniecznie do partii, ale również do urzędów. Jak ktoś jest za, jemu się wydaje, że już jest tak mocny, że go nic nie ruszy, że tego... uważam, że oni powinni bardziej to odczuwać i odbierać, że oni są dla nas, a nie dla siebie. A im się wydaje, że oni są dla siebie, dla swoich partii. No to trochę psuje później i dla nas, i dla nich.